się udało rozstawić stolik, krzesełka. Tak wygląda nasz namiot. Wyszło piękne słoneczko. Pokażę wam, w jakiej ładnej jesteśmy okolicy. Jesteśmy sami, nie ma tu zupełnie nikogo. Nikogo. Tylko my i nasze rzeczy. Będziemy mieć później ognisko. Tak wygląda nasz namiot. Jest dwupokojowy. Tak wygląda w środku. Mamy piękne widoki. I sypialnię, to jeszcze trzeba trochę naprostować. No i materace. I będzie ok. Proszę, tu mamy ognisko. To co, Ela, powiesz? Jak ci się podoba na biwaku? Podoba ci się? Fajnie jest? Tak? Rozłożyliśmy wszystko, zrobiliśmy ognisko, już był grill. Teraz poukładałam materacę i naszą pościel. No i tak, niedługo dzieciaki będą szły spać. My sobie zasiądziemy, może pogramy w karty. Zobaczymy, jak nam minie noc. Jutro wam wszystko opowiem, jak się obudzimy. Było pochmurno, ale nie padało, więc super. Nawet na chwilę zaświeciło słońce. Więc my się cieszymy. Mam nadzieję, że zła pogoda nie zastanie nas w nocy, bo namiot raczej mamy tak słabo chroniony. Tutaj mamy cały stolik z grillem przygotowany. Tam już jest przygotowane spanie. Dzieci już trochę nabrudziły. Budusia nasza. Tam jeszcze jest pościel. Tu są nasze rzeczy w walizce. Elkety, pik, Olivera, Bob. Tu mamy drugą, dwie pojedyncze sypialnie. No i tak, siedzimy sobie. Zjedliśmy już kolację, tak? Zaraz się idziemy myć i idziemy spać. Gdzie będziesz spał? Tutaj? Z kim? Z tatą? A co masz w buzi? Masz pełną buzię, dlatego nie chcesz mówić, tak? Okej. Okay. Gotujemy wodę starą metodą. Zobaczymy. No, oglądaliśmy się chyba za dużo programów typu Survival. No i tak to teraz jest. Zapomnieliśmy bułki z gazem. Tutaj mamy nasz stolik z grillem. Tak to wszystko wygląda. Pokażę wam. Piękna okolica. Sami jesteśmy na wzgórzu. Mamy takie jakby osobne pole. Tam zachodzi ładnie słoneczko. Słychać samolot gdzieś na Gatwick. Będzie chyba lądował. Tutaj w dół drogą jest kolejne pole. Tam też już jest kilka osób, ale na tym jesteśmy tylko my. Jak fajnie. Chodzi mrówka po naszym ręczniku. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Po pierwszej nocy powiem wam, że nie było tak źle. Ela się budziła kilka razy. Challenge to zrobić mleko. Mamy jakieś ciemy? Na ognisku. Nie wiem, tam jesteś? To cię widzę. Through a window. Aha, nagrywam cię.
Także ja już wstaję, jest teraz 7:30, Ela się obudziła o 5:00. No i trzeba wstawać, zrobić śniadanie. Hej, przygodo, kolejny dzień. A tu zip, żeby to podciągnąć do góry? Ja. No zaraz zrobimy. A teraz zrobimy kawę, herbatkę i śniadanko. Jak spało ci się w nocy? Tak, wyspałeś się? Nie. Tata chrapał trochę, co? Słyszałam. Ja. Ty też chrapałeś? Nie. Nie chrapałeś. Co zjemy na śniadanko? Kanapeczki czy jakieś płatki z mlekiem? Płatki! Płatki z mlekiem? Nie. Mama zje chyba kanapeczki. Nie wzięłam swojego Kelloggsa. What's that? Martin mi zrobił kawę. But it's black. Can I see? Not that I'm racist. Daddy, thank you. Silver coffee for me. Mam już kawkę, dziękuję. Daddy? W słoiczku tu. Oj, podasz mi, synuś. Nie. Yeah. Nie mogę tu sięgnąć. O, dzięki. Mama. It's thumbs out. Where? Outside. Oj, cheeky. Co to za wywracanie oczkami? Przecież byłam na zewnątrz. But now sun's out. Byłam się umyć i wiem jak jest. But now how did you wash? Wodą z butelki. Mama ząbki umyła, buzię. I don't know. You don't know. Dobra. Mamy. No jak ci się spało? Opowiesz coś? Good. Dobrze, powiedz po polsku. Dobrze. O której poszedłeś spać, pamiętasz? Anita. O 9:00. On jest 9:00. O 9:00 poszedłeś spać, tak? Ela, chwilę po tobie. Ja. No i daliśmy radę. Mama poszła z tatą spać około 11:00. Podoba ci się ten namiot? Mi też się podoba. Ja. No a ceny namiotów sami widzieliście z poprzedniego filmu, wcale nie są tanie. Ja. Ten akurat znaleźliśmy za darmo na Facebook Marketplace. Wiele razy już wam wspominałam, że tam szukamy, dużo fajnych rzeczy jest i ludzie się po prostu jak to powiedzieć, wyzbywają tych rzeczy i w zasadzie po sezonie można dostać je za darmo. Namioty takie, które kosztują, no myślę, że tam około 300-400 funtów na pewno. A nam się udało. I jest wszystko, nie jest podarte, nie jest bardzo brudne. Są śledzie. Mamy kosmetyki, wiesz? I twoja szczoteczka. Przepraszam, do zębów jest, jakbyś chciał się iść umyć. Idziesz myć zęby teraz? Nie. Czy po śniadaniu? O, słuchajcie, my już po pierwszej nocy, jakoś nam się udało, nie było źle. Mieliśmy mały problem z drzewem. Wypaliło nam się dosyć wcześnie, koło godziny 9:00, już było ciemno. Chodziliśmy tutaj w okolicznych krzakach z Martinem, szukaliśmy drzewa, ale tak słabo nam to wyszło. Dzisiaj jesteśmy już trochę lepiej przygotowani. Martin rano o 5:00 szukał drzewa. Kupiliśmy oczywiście, żeby jakoś przygotować śniadanie. Zjedliśmy śniadanie i pojechaliśmy do domu na chwilę. Skorzystać z łazienki, umyć się z toalety. Teraz rozpalamy znowu grilla. Będziemy przygotowywać lunch. Ja się przejdę po okolicznych krzakach i też nazbieram jakiegoś drewna, żeby nam wystarczyło dzisiaj zdecydowanie, żebyśmy mogli sobie dłużej trochę posiedzieć. Teraz trzeba nazbierać drzewa, więc ja się zabieram do pracy.
Zobaczymy, orzechów też nie widać, pewnie jest dużo więcej wiewiórek. O, są orzechy. Skłamałam. Weźmiemy go, o, dosyć sporo ich tu jest. Tu są. Oj, i tu. I tu lecą, spadł. Już trudno, nie biorę go. Ale moja Ela bardzo lubi orzeszki, więc się ucieszy. Jeszcze nie wiem, jak jej otworzę tego orzecha, ale chyba z zębami. Bardzo dużo jest tych jeżyn, dlatego mam kalosze. Bo byłam z samego rana po drzewo i trochę się podrapałam. Mimo to, że byłam w długich spodniach. O, a tutaj są kasztany jadalne. Może nie na placu Pigalle, gdzie są najlepsze, ale są, proszę. To są właśnie jadalne kasztany, które się obiera z tej skórki. I to, co jest w środku, to się piecze. Bardzo dobre. Idziemy dalej. Zobaczymy, pozwiedzamy, co tu jest w chaszczach. A, tu jest taki rowek. Chyba coś płynęło. Nie wiem. Dużo orzechów. Pójdziemy tam. Kurczę, jest ten drut. Tutaj nie ma, tylko na kawałku. Nie wiem, czy się nie zwalę w tych kaloszach zaraz. Idę po piłę, albo po Martina i piłę jeszcze lepiej. Nie wiem, czy się teraz wdrapę. Nie wiem, jak trzymać. Przechodzimy. Znalazłam piórko. Ciekawe od czego. Patrzcie. Kolorowe. To jakieś grzyby rosną. Grzybów nie dotykamy takich. Jeśli już zbieramy, to zbieramy takie, jakie znamy. Słyszałam też z wiadomości o tragicznym zatruciu wśród afgańskiej rodziny, która przyjechała do Polski. No i smutna historia. Być może lekcja dla pozostałych, żeby nie zbierać rzeczy, których się nie zna i tym bardziej ich nie jeść. O, znowu widzicie orzechy. Tam, a u nas nikogo nie ma. Pustki. Tu jest to drzewo, co znalazłam. Jeszcze ma orzechy na sobie. Dużo jest takich suchych gałęzi i tak dalej, ale to się tak szybko pali, że lepiej mieć naprawdę coś mokrego. Chociaż na dłużej nam starczy. I nasze szaszłyki i pierś z kurczaka już się pieką. Ładnie pachnie przyprawami. Chyba wzięłam wszystkie, jakie miałam w domu, całe pudełko. Mam nadzieję, że będą smaczne. Oli mnie zawołał pokazać mi, ile się nazbierało much różnych. Niedobrze, ale na szczęście nie ma komarów. Jest dużo muszek takich i much, nawet takich małych muszek, ale trzymają się z dala. Can you help you what? Przygotowane drewno już na wieczór. To wzięliśmy z domu jeszcze takie, od kolegi dostaliśmy. Więc przydadzą się, na pewno starczą na dłużej. I tam się robi nasz grill. Zaraz wstawię wodę na herbatę. Czekaj. Tutaj jeszcze mamy do kolacji takie ogóreczki z Daltona. Nie wiem, jak to się czyta. Daltona? Daltona. Pickled gherkins with habanero peppers. I mamy jeszcze paprykę konserwową. Proszę. Próbujemy kurczaczka, czy dobrze smakuje. No, not running around with it, Ella. Trochę przysuche, ale na pewno dopieczone. Drink it, but then put it back down again. Don't... Musztarda. Spicy. I sos tatarski. That'll fit in,
Hi. Hi. Yeah, good, good. Thank you. Wow, ale jesteś mocny. Wow. A co to za minka jak cytrynka? Oh my god. Ja teraz popijam swoją kawę. Czekam na kiełbaskę dla Eli, bo sobie zażyczyła. Martin poszedł po wodę, a ja sobie siedzę. Może wezmę się za czytanie książki, jeśli nadarzy się okazja. Pogoda się trochę psuje. Robi się pochmurno. Nie za dobrze. Fajne jest to, że nie ma komarów. Nie ma komarów w Anglii, przynajmniej ja się z żadnym nie spotkałam. A jeśli już, to na pewno nie w takich ilościach jak w Polsce latem. Teraz już może jest za zimno na komary, nie wiem. Nie znam się. Lego.